Stiglitza, czyli system stworzony przez twórcę marki El Acoustic, po to, by oddać rzeczywisty, stabilny obraz dźwiękowy sceny, czyli tego, co dzieje się na scenie. Przy okazji oczywiście mamy możliwość emulacji pogłosu w pomieszczeniu, mamy możliwość poruszania efektami nad ludźmi, dookoła ludźmi, ale głównym celem, do jakiego Liza została stworzona, jest właśnie to, by uzyskać stabilny obraz tego, co dzieje się na scenie. Przede wszystkim największa różnica i fakt stabilności jest taki, że efekt obrazu jest odczuwalny dla, załóżmy, przy odpowiednio oczywiście zaprojektowanym systemie, nawet dla 90% ludzi, co w porównaniu z 15% dla technologii stereo jest nie do porównania absolutnie. Jeśli chodzi o sprawy efektowe, czyli przeloty, emulacja pogłosów i tak dalej, to jest ekstra, to jest efekt uboczny, przez to, że procesor ma takie możliwości. Natomiast podstawą jest to, że jednak, znaczy zamysłem głównym było to, żeby obraz akustyczny sceny nie zmieniał się w miarę tego, jak przesuwamy się w lewo czy w prawo na widowni. Z punktu widzenia hardware'u, który jest potrzebny do obsługi, oczywiście sercem jest procesor. Jeżeli pracujemy na, załóżmy, gotowych śladach, niekoniecznie musimy używać miksera. Jeżeli to jest zmiksowane, zbalansowane, mikser nie jest potrzebny. Potrzebny jest do obsługi procesora komputer z zainstalowanym oprogramowaniem Eliza Controller, ponieważ procesor jest tylko słuchaczem. On nie zrobi nic bez naszej komendy. Dla wygody oczywiście najlepszą rzeczą do obsługi jest ekran dotykowy, ponieważ każde ze źródeł może być dotknięte, przesunięte w inne miejsce. Oczywiście mówię tutaj o pozycjonowaniu ręcznym. Do tego można to zintegrować z systemami trackingu z oświetlenia i można zaadresować każde źródło do trackera, mając wtedy automatyczne trakowanie po całej scenie, niezależnie od tego, gdzie to jest, i dzieje się to totalnie bez obsługi. W systemie Lisa nie ma czegoś takiego jak szyna miksująca. Tak naprawdę szyną miksującą jest powietrze między naszym uchem a głośnikami, ponieważ tam sygnały spotykają się po raz pierwszy po odebraniu ich ze sceny. W naszym wypadku tutaj na scenie jutra mamy system 718. To jest 5 gron scenicznych plus 2 grona extension, które poszerzają panoramę, monofoniczne grono z subbasów i 8 punktów serrandowych dookoła widowni. Plus frontfill, który jest wypełnieniem pierwszych rzędów i pomaga w obniżeniu obrazu dźwiękowego w pierwszych rzędach widowni. Strojenie jest bardzo podobne, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, by 5 gron z systemu scenicznego w tym wypadku brzmiały możliwie jak najpodobniej. O tak. Muszą mieć jak najbardziej zunifikowane pasmo przenoszenia. Systemy extension są troszkę okrojone pod względem niskich tonów, żeby nie interferowały, ponieważ są oddalone o kilka, znaczy w progresywnej odległości od systemu scenicznego. Subbasy są w jednym punkcie, więc tak naprawdę po sfazowaniu ich do grona centralnego mamy po problemie. Oczywiście założenia technologii chcą, by te basy były podwieszone w jednym punkcie. Jeżeli nie ma takiej możliwości, można od tego odejść, natomiast jak wiemy, każda inna konfiguracja subbasów daje niehomogeniczny rozkład SPL-u. Natomiast przy podwieszonych subbasach mamy jeszcze dodatkowo ten plus, że spadek poziomu między najgłośniejszym punktem a najcichszym punktem na widowni to jest raptem 6 do 8 dB, gdzie w porównaniu z systemem, nie wiem, subarray na ziemi jest 20-30 dB.